Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale pokażę wam, jak by wyglądał Fortnite, gdyby było stworzony 30 lat temu. Ale zanim to, zostawcie łapeczkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął was żaden news albo właśnie taki ciekawy filmik na tym kanale. No cóż, ja już nie przynudzam i zapraszam do oglądania. Tak więc na samym początku pokażę wam, jak był stworzony proces właśnie tworzenia takiego filmiku. Mianowicie wpierw nagrałem po prostu najzwyklejszy odcinek z Fortnite'a, tak jak robię to zawsze. Dodałem na niego filtry rozmazane, filtry pikseloze, no i co? Zobaczcie efekty. Tak więc zaczynając od pierwszej rzeczy, jaką będzie lobby, battle royale oraz pokazanie, jak wygląda zapraszanie znajomych do ekipy. Więc sami zaprzajajcie. Okej, następną rzeczą na naszej liście będzie po prostu sklep Fortnite, więc no, również nie przynudzam i zobaczcie sobie, jak by wyglądał sklepik Fortnite w roku 1991. Okej, tak jak właśnie widzieliście, było to orro totalne, ale teraz macie coś, co wam dosłownie zryje łeb. Mianowicie cała rozgrywka, no może nie cała, ale najlepsze fragmenty, kille i w ogóle wszystko w 1991 roku, więc oglądajcie. Dobra, tak więc wy właśnie widzieliście, no i możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie o takim właśnie Fortnite w 1991 roku. No i co, to jest koniec odcinka, kto napisze Fortnite 30 lat wcześniej, przypnę mu serduszko. Ja już dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, aby zostawić tutaj łapeczką do góry, ponieważ wasza każda łapka w górę zwiększa zasięg filmu i ten odcinek wtedy trafi do większego grona odbiorców oraz zasubskrybujcie kanał wraz z dzwonkiem, tak aby właśnie nie ominął was żaden news na tym kanale. Ja jeszcze raz przypominam, że kto napisze Fortnite 30 lat wcześniej, przypnę mu serduszko i co, to byłby koniec, trzymajcie się, siema!